organizowanej przez stowarzyszenie, tym razem było w Głotowie, ze względu, że w Wietrzwałdzie nie mogła odbyć się msza święta w rycie rzymskim, którą miał sprawować ksiądz Jacek Pałęba, był zaproszony do Głotowa 2 lata temu, jakśmy się tam udali. No i nie doszedł wykład do skutku, bo pan Zagozda zachorował. Gdzieś w nieformalnych jakichś tam rozmowach słyszałem, nie umiem powiedzieć od kogo, ale że pan Zagozda chce, czy ma kandydować w wyborach prezydenckich. To jest ta poprzednia kadencja. Więc być może ta działalność taka pana była w pewien sposób tak ukierunkowana. Miał jakieś takie cele, które sobie stawiał, czy przed nim stawiano. W każdym razie to spotkanie nie doszło do skutku. W związku z tym, jak się dowiedziałem tu od szanownego pana ministra, że teraz jest ten wykład z jakimś takim tytułem Masoneria, przedłużony bunt upadłych aniołów, no to byłem w jakiś sposób zainteresowany, żeby się udać na to spotkanie, tym bardziej, że i za tego pana Zagozdę się modliliśmy i on chyba, jak był właśnie wtedy chory, i ktoś mi to też donosił, że ileś tam razy gdzieś na jakichś forach się coś w mojej sprawie wypowiadał, zawsze z takim jakimś wielkim szacunkiem i zrozumieniem. No i o tej chęci pojechania zdradziłem